Cześć! Witam Was bardzo serdecznie ze studia w Teatrze Druga Strefa w Warszawie przy ulicy Magazynowej 14a. A jest to, ja wiem doskonale, że wiecie, kolejny odcinek z cyklu Rozmowy na Magazynowej 14a. A dzisiaj moim gościem jest cudowna kobieta, wspaniała aktorka Marzena Trybała. Wielkie brawa! Słyszę, jak klaszczecie, słyszę, jak klaszczecie. I już przechodzimy oczywiście do rozmowy. Marzena. Pierwsze pytanie będzie dotyczyło czasów, kiedy podjęłaś decyzję, żeby zostać aktorką. Dostałaś się do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego w Krakowie. Tak. Kiedy to było? Przemilczmy. Jak dobrze, że ty to powiedziałaś. To była jeszcze wtedy się jeszcze nazwała Szkołą Teatralną. Teraz jest to już Akademia Teatralna. Tak jest. Marzena, jak wspominasz czasy studiów? No, studiować nie w Krakowie, to jakby nie studiować, więc ja studiowałam w Krakowie, w związku z czym było to moje szczęście. Miasto pełne magii, pełne wspaniałych aktorów, tradycji teatralnej, bakcyla teatralnego, wszystko to fruwało w powietrzu, a my między tym. Czułam się tam bardzo dobrze, choć na początku szkoły uprzedzano nas, już właściwie od pierwszych zajęć, że będziemy traktowani bardzo surowo, bo życie aktorów nie rozpieszcza i po prostu zetkniemy się z takim dość ostrym, surowym traktowaniem w ocenach i że zajęcia z tak zwanych scen teatralnych, które są na pierwszym roku, a potem już są sceny dłuższe, dialogowe i tak dalej, potem się wraca, a potem dyplom, że tam będą profesorowie od nas bardzo dużo wymagać, bo życie i scena od aktorów później wymaga bardzo wiele. Rozumiem, że twoje pytanie, Sylwestrze, było niejako zaczątkiem tego, czego jesteśmy teraz świadkiem, czyli afery mobbingu i molestowania w szkołach teatralnych. Przyznam, że w jakimś sensie mam ambiwalentne uczucia, dlatego że ja myślę, taką mam nadzieję, że we wszystkich szkołach teatralnych studenci są uprzedzani o trudzie tegoż zawodu i o tym, że życie potem, przynajmniej tych debiutujących, a takimi będziemy, będąc tuż po studiach, bądź na ostatnich latach studiów, że życie nie rozpieszcza. Ale Marzena, przepraszam. Tak. Nie możemy w żaden sposób usprawiedliwiać przemocy, która się dzieje na zajęciach. No, oczywiście, że nie. Bo to, że jest to trudny zawód, wiemy doskonale, że czasami profesorowie potrafią być bardzo ostrzy w swoich osądach podczas zajęć, a później też reżyserowie podczas prób potrafią być bardzo stanowczy, czasami za dosadni. O, nieraz człowiek dostawał jabłkiem albo pomarańczą, jak reżyser siedzący w drugim czy trzecim rzędzie był niezadowolony z czegoś, potrafił rzucić okularami i tak dalej, oraz człowiek się czasem stykał z, no nie powiem, z inwektywami, ale z czymś, co miało aktora poruszyć, zdenerwować, sprowokować do jakby lepszego wykonania zadania. I oczywiście to, o czym słyszałam, gdzie ostatnio się dowiedzieliśmy, o takich aktach tego typu przemocy, mobbingu, nie mieliśmy do czynienia, ale wielokrotnie dość ostre słowa padały, takie, że zajmij się czymś innym, bo do tego to się nie nadajesz. I wtedy, jeżeli człowiek byłby słaby psychicznie, ja akurat jestem, tak mi się przynajmniej wydaje, dość mocna, no to ja wtedy sobie byś brała oddech i sobie myślała na tym, że ja tego nie zrobię do takiej i tak dalej. I robiłam. Więc mnie to nie złamało, tego typu uwagi. Rozumiem, że kogoś, kto ma inną konstrukcję psychiczną niż ja, mogłoby to wręcz nawet załamać, a przynajmniej spowodować jakąś bardzo niekomfortową sytuację.
Dobra. Tak. Zamykamy temat i no nie dobrze. Będziemy dalej dobrze. O tym rozmawiać, bo temat jest trudny. Jeszcze muszę podkreślić, że oczywiście żadne brutalne zachowanie czy uwłaczające godności ludzkiej, bądź tego typu prowokacja, która stawia drugą osobę wprawia w zażenowanie, bo dyskomfort nieraz miałam i to jest do przeżycia i to życie później po studiach takie dyskomforty stwarza, ale takie, żeby po prostu człowiek się nie mógł z tego otrząsnąć, no to jest moim zdaniem niedopuszczalne. Marzena, kończysz szkołę teatralną, to jest rok 1972. Ja się wtedy urodziłem. Bezczelny. No. Wykańczacie mnie, wy mnie po prostu wykańczacie, tak? Marzena, w 1972 roku kończysz szkołę i dostajesz angaż prosto po szkole w teatrze w Poznaniu. Tak. Poszłam tam, dlatego że opiekun mojego roku, wspaniały, cudowny Bogdan Husakowski, świetny reżyser, wspaniały człowiek, niewiele był starszy od nas. Mówiliśmy do niego naprzemiennie, panie profesorze albo Bogdan. I był, i on powiedział trójce z mojego roku. Sam w ogóle poszedł do teatru jako dyrektor do teatru do Opola. Ponieważ ja nigdy, bo poszli tam grupą, to się nazywa my grupa, my stworzymy, my będziemy działać i tak dalej. Ja tam nigdy tego typu, bardzo cenię harcerstwo, ale nigdy się nie utożsamiałam, że my tutaj jakiś program, jakaś grupa, nie chciałam tego. Więc ja wybrałam skromniejszy wariant. Poszłam tam, gdzie mój opiekun roku powiedział, będziecie grać dużo, ja będę robił pierwszą sztukę, będziecie tam grać, ale w ogóle tam brakuje młodych aktorów, zagracie tam dużo ról. I taka była prawda. Poszłam do Poznania, zagrałam bardzo wiele ról ze światowego i polskiego repertuaru. I teraz będzie to pytanie, które uwielbiam zadawać. Tak. Czy pamiętasz swój debiut na scenie w Poznaniu? Co to była za rola? To była w Orzenku, sekundę, jedno zastępstwo. No to była Klara w Zemście. Zastępstwo. Klara w Zemście. Jest, czyli młody aktor po szkole wchodzi najpierw w zastępstwa. Tak. Wchodzi w zastępstwo, a nie, zastępstwo to było w czym innym, w Czarownicach Salem. Mary Warren grałam, a to piękna sztuka, wspaniała. I pamiętam, no strasznie byłam przejęta. Ja pamiętam ten swój, pamiętam pierwszy spektakl, że rola emocjonalna, zresztą właściwie takie mi bardzo często reżyserzy proponują. Ja to uwielbiam, więc kochasz swoją pracę. Kocham swoją pracę, wtedy tak jest. I nigdy tego nie zapomnę. Ja się czułam jakby, pamiętam pomarańczowe światło wokół siebie. Nie odlatuję ja dość często. Czasem się zdarza, no ale nie często. Pamiętam pomarańczowe światło wokół siebie. Ja byłam w jakimś uniesieniu, w jakimś. Czułam, że mi się zaczyna przygoda życia, jakaś magia, jakiś czarowny świat, wspaniały i cudowny. Natomiast drugą rolą właśnie była rola w Agafii Tichonowny w Orzenku, główna rola, którą mój profesor Husakowski reżyserował. No i tu powiem krótko, miałam przeżycia odnośnie tego pytania, które pierwsze zamknęliśmy. Ponieważ w szkole profesor Husakowski zwracał się do nas tak, jak się zwracają młodzi ludzie do siebie czasem, czyli czasem może no, niewybrednym językiem, w każdym bądź razie używał słów potocznie znanych jako niezbyt parlamentarne. I jak myśmy przyjechali do teatru, one mnie zresztą nie raziły do dziś, ja ich używam, ale jak przyjechaliśmy, wtedy pierwsza była taka, druga rola w teatrze, zespół się przygląda młodym aktorom, co to oni. I ja wtedy nagle poczułam, że jak tak usłyszałam taką uwagę, że coś mam zrobić, no rusz się coś, no, i ja nagle tak wyczułam, że wszyscy patrzą, bo ja już byłam zawodową aktorką jednak. I poczułam, że zespół takie odnosi wrażenie, że mnie łączą z tym oto reżyserem stosunki bliższe niż w istocie, co nie było prawdą. I poczułam się głupio i wtedy się poczułam, rzeczywiście poczułam jakiś dyskomfort. I poprosiłam, poszłam po próbie i poprosiłam, żeby się nie zwracał do mnie tak jak w szkole, bo
bo mnie to osobiście nie przeszkadza, ale czuję się lekko zażenowana, bo to sugerowało, bo ja byłam zawsze ambitna, ja chciałam, że ja gram dlatego, bo gram, bo nie wiem, coś próbuję, coś staram się robić i mi to jakoś wychodzi, natomiast nie broń Boże, że tu jakieś związki czy coś takiego. No i to wtedy miałam taki dyskomfort i poczucie, a potem rzucano we mnie tam pomarańczami, mandarynkami. Raz mój ukochany dyrektor, najmłodszy wtedy, dyrektor Roman Kordziński powiedział, ktoś panią reżyseruje chyba z boku, prawda? Co ja to grałam wtedy, Salomea w Chorsztyńskim, piękna rola. Jutro jest premiera, połowę winy biorę na siebie. Taki padł na przykład tekst, ale kochaliśmy naszego Romka. No on się też denerwował, o potrafił. Pamiętam nie jedną taką sytuację, taką kłótnię, ale to były wszystko kłótnie w sprawie. Czyli mnie nigdy nie obrażało, nie obrażały słowa reżysera, które czułam, to się czuje, no my jesteśmy przecież ludźmi wrażliwymi, więc to się czuje, że one padają w sprawie dla dobra sztuki, spektaklu, roli, otworzenia kogoś, obudzenia kogoś, pobudzenia aktora, a nie, że są złośliwością przeciwko, bo wtedy to boli. Marzena, okres poznański za tobą, wracasz do Krakowa. Tak, czarowne miasto. Wszystko cudownie, jest Teatr Słowackiego. No, zagrałam tam, byłam 4 lata. Cieszyłam się, bo wróciłam do domu rodzinnego, w sensie mieszkałam już osobno, byłam dorosła. Ale cały czas w Krakowie. Ale cały czas w Krakowie i cieszyłam się, że mam bliski kontakt wtedy znowu z rodzicami, z rodziną. Dobrze mi tam było, grałam dużo, zresztą zawsze podkreślam, że to jest strasznie ważna rzecz. Ważne jest oczywiście, co człowiek umie, jak pracuje, czy umie pracować, współpracować z ludźmi. Zawsze dla mnie to była najwspanialsza i dotąd jest tak zwane współgranie, kontakt z partnerem. Ja to uwielbiam, a jeszcze jak partner podejmuje tę próbę i się jest tak wyczulonym, jak się często z daną osobą gra i partner zmienia coś, my to odbieramy, to jest, ktoś mówi, bo ile razy ty ten spektakl grasz, mój Boże, że się nie znudzi. No nie znudzi się, bo właśnie są takie momenty, że coś jest inaczej, oko człowiekowi błyska, odpowiada na to, to wszystko nie przekracza ram, które wyznaczył reżyser, a czasem przekracza. Ale to jest, no już w pewnym momencie można wiedzieć, że się nic nie zrobi, co by się sprzeniewierzało roli czy spektaklowi, a idzie raczej w tym, żeby podnieść daną rolę trochę wyżej. Także w Krakowie byłam 4 lata, natomiast czułam się fizycznie tragicznie. To był czas Nowa Huta, huta z kawina aluminium w powietrzu. W nocy dymiło, bo nie widać, a rano pamiętam, że wstałam, znaczy budzik dzwonił, a ja mówiłam, a niech mnie wyrzucą z teatru, nie wstaję. Gasiłam budzik, kładłam się spać. W 9:30 zrywałam się, mówiłam, Jezus Maria, łapałam szczotkę do zębów, leciałam szybko, prysznic, bez śniadania, taksówka i do teatru i wpadałam zawsze. I potem jeden z reżyserów, Mietek Górkiewicz, mówił do mojego męża, późniejszego wtedy partnera, mówił, Panie Janku, co z nią jest? Wpada na scenę, torebka, torba, szalik, to wpada i mówi, już gram. A ja mówię, spokojnie, zróbcie Marzenie kawy, usiądź sobie, a ona już, Lady Macbeth, już gotowa. Wiesz, skądś to znam. No, bywa, tak. Marzena, okres krakowski za tobą i nagle Warszawa, Teatr Narodowy, Adam Hanuszkiewicz. Tak, wziął Adam Hanuszkiewicz, mnie zaproponował mi przyjście do Teatru Narodowego, a ponieważ mój obecny mąż, a wtedy partner, przeniósł się do stolicy, no więc w następstwie poszłam. Poszłam, a czasy były trudne, bo to był stan wojenny.
Więc miałam potworne rzeczy się działy, mianowicie miałam tak. Urodzona w Krakowie, zameldowana w Poznaniu, bo tam dostałam mieszkanie, znaczy dostałam. No, to się tak, tak mówi, że tak w PRL-u mówi, dawali mieszkanie. Tak, dostałam nic mieszkanie, dawali. Więc meldunek w Poznaniu i jest w Warszawie. Dla kogoś, kto nie żył w tamtych czasach, to jest to nie do zrozumienia, natomiast po prostu chcieli mnie, ja myślałam wtedy, że rzeczywiście wychodziłam z próby czy ze spektaklu narodowym i zatrzymało mnie ZOMO, patrol ZOMO w okolicach Grobu Nieznanego Żołnierza. Ja myślałam, że ja umrę, a wtedy to był wieczór, kiedy dyrektor Hanuszkiewicz przedstawiał zespołowi nową aktorkę, więc ja oczywiście, kogo znałam z telewizji bardziej, no to wiedziałam, oczywiście się wszystkim przedstawiałam, ale nie wszystkim byłam w stanie spamiętać zespół duży. I ja tego nigdy nie zapomnę. Oni mnie pytają, jakim cudem pani, a to trzeba było mieć zezwolenie, przepustki, że przyjechałam z Krakowa, stąd, a stamtąd. Ja myślałam po prostu, że ja umrę. Myślę sobie tak. I mąż, znaczy partner niezameldowany w Warszawie, nie ma telefony nie działają, jak go zawiadomić, nikt nie będzie wiedział, gdzie ja przepadnę, po prostu jakiś horror. Nagle zatrzymuje się samochód i mówi do mnie, pani Marzeno, proszę. Ja sobie myślę, Jezus, oni jeszcze wiedzą, kim ja jestem. Oni jeszcze wiedzą, kim ja jestem. I po prostu przerażona, bo tu samochód, mężczyzna tylko w tym samochodzie, więc ja mówię, czy ja mogę do tego, myśląc, że to są koledzy i że ja jakoś bezpiecznie, no może do więzienia, ale przynajmniej to, ale to wiozą. A w tym momencie oni tak oddali mi ten dowód osobisty. Ja proszę. Ja wsiadłam i słyszę tak, ja pani nie mogę zawieźć do domu, no ale widziałem, że pani w kłopotliwej sytuacji już, to był mój kolega Jurek Prażmowski z teatru, którego ja jeszcze nie skojarzyłam, bo byłam cała zemocjonowana. No i wypuścił mnie tam 5 ulic dalej, już dobrze i byłam bezpieczna. Dobrze, Teatr Narodowy i potem Marzena nagle pojawia się u kolejnego wielkiego polskiego reżysera w teatrze, czyli w Teatrze Polskim i tam spotykasz się z mistrzem Dejmkiem. Tak, ale i muszę powiedzieć hasło, znaczy historię mojego angażu. Mianowicie zostałam zaproszona na, jak to było? Tak. Dostałam telefon, żeby się zgłosić i tak dalej. I pan dyrektor powiedział, pan dyrektor Dejmek powiedział, że zawiadomi mnie, kiedy mam podpisać umowę. Coś takiego usłyszałam. No to ja czekałam, aż w końcu tydzień przed tym, bo były tak zwane rozmowy sezonowe, że trzeba było zgłosić dyrektorowi w okolicach przed, zdaje się, końcem marca, że się odchodzi z teatru. No więc ja, będąc lojalnym pracownikiem, zadzwoniłam do sekretariatu dyrektora Dejmka i poprosiłam o rozmowę i zapytałam przez telefon, panie dyrektorze, bo się zbliżają rozmowy sezonowe, ja chciałabym poinformować, że odchodzę. I słyszę coś takiego, no ale córko, ty teraz do mnie dzwonisz? Zatkało mnie, mówię, panie dyrektorze, ale pan dyrektor miał mi dać znać ktoś z sekretariatu, że mam przyjść podpisać umowę. Nie no, przecież ja mam już to wszystko zamknięte. Ale przyjdź do mnie wieczorem na rozmowę, ja będę w teatrze. No to ja przyszłam do gabinetu, zapukałam, czy jest pan dyrektor Dejmek, pytałam na portierni. Jest, proszę bardzo, jestem umówiona, zapukałam. Proszę bardzo, partocik został mi zdjęty, usiadłam. No cóż, córko, no słucham, córko. A nie, bo jeszcze... Przepraszam, no spaliłabym jak to kobieta. Dyrektor, zapraszając mnie na rozmowę, powiedział, no to zapraszam córko na rozmowę o dupie Maryni. Gdyż tak on się czasem wyrażał. Nie tylko, tak czasami dosadnie. Ale... Czasem dosadnie, tak. I ja najspokojniej w świecie, no przyszłam, siedzę, słucham. I ja mówię, no pan dyrektor mnie zaprosił na rozmowę o dupie Maryni. A pan dyrektor patrzył, miał mini spódnicę, mówi, jak na tę rozmowę, to się córko nieźle ubrała. No i porozmawialiśmy sobie, po czym powiedział, że coś mu się pomierzało i czekał na, że ja zadzwonię. Myślał, że ja zrezygnowałam, ale już rok później zaproponował mi wprawdzie rolę Iryny Wsiewłodowny w Szewcach. Odbyły się 2 próby przed wakacjami, ale jednak w trakcie wakacji nie wiem, co spowodowało.
ale zmienił zdanie i robił inną sztukę, czy ktoś inny robił sztukę, ja weszłam w inną sztukę. No ale też grałam i bardzo lubiłam swojego dyrektora i nigdy się go nie bałam. Koledzy się bali, no był czasem brutalny w swoich, że tak powiem, legendy krążą, ale ja tam dzielnie to znosiłam i wspominam fantastycznie. Marzena, kończy się okres Teatru Polskiego i w 1998 roku trafiasz do Teatru Ateneum, gdzie jesteś do dzisiaj, gdzie ciągle grasz, kiedy jest tylko teatr otwarty, jesteś cały czas na scenie. Jak jest? Strasznie mi tam dobrze. Słowo strasznie wprawdzie nie pasuje do tego. Jest mi tam bardzo dobrze. No, trafiłam do dyrektora Holoubka, mój Boże. Sama się sobie dziwię, jakie ja miałam szczęście w życiu, jakie mam. Mm-hmm. Że po prostu przeszłam przez trzy różne szkoły pracy, sposoby myślenia, trzy rodzaje poczucia humoru. No po prostu niezwykłe i wspaniałe, cudne doświadczenie. Dyrektor Holoubek, no to wspaniały człowiek, wspaniały artysta, wybitny. W dwóch zdaniach potrafił ustawić, bo spotkaliśmy się wcześniej, kiedy dyrektor miał do wyreżyserowania na jubileusz 50-lecia szkoły, Boże, co ja mówię, na stulecie Teatru Słowackiego, bo 50-lecie szkoły teatralnej też obchodziłam i 75-lecie też, wyreżyserował Zemstę i wyreżyserował Balladynę, fragmenty oczywiście. I przysłuchiwaliśmy sobie, to był prawie, nie wiem, jedna próba i jedna chyba w dniu. No tak się robi te wszystkie. Kiedy się wszyscy spotkaliśmy razem i nie zapomnę, jednym zdaniem potrafił ustawić rolę komuś. Po prostu absolutnie genialny reżyser, a artysta, cóż dodać, po prostu fantastyczny. Miałam wielkie szczęście, bo zagrałam w Królu Edypie. Zagrałam najpierw pierwszą rolę w Ateneum, to było jak daleko stąd, jak blisko. Grałam żonę głównej postaci, czyli z panem dyrektorem miałam to wielkie szczęście, a potem w jego reżyserii grać w Królu Edypie, dublując Tereskę Budzisz-Krzyżanowską. No, wspaniała przygoda, a poza tym rodzina. Teatr musi mieć zespół. Ja tego w ogóle nie rozumiem, kiedy słyszę, że o, najlepiej po co zespół do konkretnych projektów, jak tego projekt, to mój tatuś projektant robił projekty, ale do konkretnej sztuki będzie się robiło obsadę i po co to tam płacić. Nigdy tak nie ma. Zespół to jest siła teatru. To jest wspólne wypracowanie sposobu komunikowania się na scenie i poza nią. Wspólne wypracowanie poczucia humoru. To jest naprawdę cudowna rzecz, która daje siłę na scenie. I jestem teraz przed 1000 spektaklem Kolacji dla głupca. To się wydaje niewiarygodne, bo to jest ewenement światowy, bo takie spektakle bywały, ale były to musicale. Tak. A to jest po prostu spektakl. I my to gramy 20 lat, chyba blisko 21. Nie możemy odbyć tego uroczystego, bo została nas pandemia i ten uroczysty spektakl ciągle się przesuwa, bo chcemy jednak z tego zrobić jakąś fetę, na razie absolutnie niemożliwą. I dlaczego? Dlatego, że myśmy się sami zastanawiali, co jest takie fenomenalne. Ten spektakl był grany w Polsce i to w dużych miastach, w zespołach świetnych i tak dalej. Już dawno nie idzie, a my gramy. Przy kompletach, zdobyć bilety oczywiście. Tak. I to jest niesamowite. I doszliśmy do wniosku, że to jest to, że my się lubimy, my się szanujemy, my się czujemy zespołem, mamy poczucie humoru wspólne i dlatego daje radę wytrzymać. Myśmy z tym objechali Stany Zjednoczone, byliśmy w
Polsce, w każdym mieście po kilka razy, po prostu mniejszych, większych. I to jest. Przeżywaliśmy takie zmęczenie materiałem, bo to też trzeba powiedzieć, że to jest bardzo trudne, naprawdę. Co jakiś czas dostaje się takiego obłędu, bo już nawet słuchać tego nie można, a potem się wszyscy jakby odnawiają i jedziemy kolejną setkę. Także żarty już powstają niesamowite na ten temat, że będziemy w Skolimowie, to jest dom dla artystów weteranów, i że będzie ktoś przyjeżdżał z autokarem i mówił: obsada kolacji dla głupca do autokaru. Ale to trochę pomyślałem w inną stronę ten żart, że jak będziecie w Skolimowie, to będą przyjeżdżać wycieczki, a że dalej będziecie grać kolacji dla głupca. Nie, że to już tak troszkę na to się zanosi, o czym mówię. No ale nic, gramy i bardzo się cieszymy i wszystkich zapraszamy, jak tylko to szaleństwo, które nas otacza, minie, też zapraszamy do Teatru Ateneum. Marzena, nie tylko z tego, co opowiadasz, ale też z całego twojego dorobku artystycznego i zawodowego, można zaryzykować stwierdzenie, tam zaryzykować, trzeba to po prostu powiedzieć, jesteś spełnioną aktorką. No, też tak uważam. Ale poza tym, że teatr jest głównie twoim domem, to grywałaś też w filmach, w serialach. I ja tylko chcę o jednym z seriali opowiedzieć, podpytać cię o jeden serial. Ja go doskonale pamiętam, to jest też niesamowite. To był serial wyprodukowany w Niemieckiej Republice Demokratycznej. To był ten Zachód, do którego też nie mogliśmy wyjeżdżać, bo to były takie czasy, gdzie nie było tak łatwo się przemieszczać jak teraz. A wręcz do NRD nie można było pojechać, do naszego zaprzyjaźnionego kraju. I ty, Marzena, tam dostałaś rolę w filmie, w serialu telewizyjnym Hrabina Kozel. Jak to się w ogóle stało? To jest niepojęte, jak aktorka z Polski trafia do niemieckiej socjalistycznej telewizji, nie bójmy się tego powiedzieć. Tak. No cóż, pewnie przyjechała ekipa, bądź poproszono kogoś w zespołach polskich, żeby pokazał polskie aktorki, zdjęcia polskich aktorek. I wybrano tak troszkę po warunkach, po informacjach, kto to jest, jak, ile pracował, gdzie, co robił, bądź poproszono jakieś materiały filmowe. I pojechałam na zdjęcia próbne, które wygrałam, ale o tym się dowiedziałam po 8 czy 9 miesiącach, kiedy już w ogóle zapomniałam, że byłam na takich zdjęciach próbnych. No było to o tyle skomplikowane, że musiałam napisać, że oczywiście będzie mnie dubbingowała aktorka niemiecka i musiałam, znaczy taki kontrakt musiałam podpisać i było o tyle trudne, że ja znałam niemiecki tylko z filmów, które po wojnie były kręcone, czyli z filmów wojennych. Te słowa i te zdania, które niekoniecznie były miłe dla ucha i dla mózgu, ale dość szybko się przystosowałam, choć trudno mi było, kiedy przyszedłszy do swojej garderoby, patrzę, frau Trybała, i potem pani garderobiana ubrała na mnie suknię i nagle słyszę Hände hoch. Ja zamarłam, no ale wiedziałam, co to znaczy właśnie z tych filmów wojennych, więc ubrano mnie w te suknie. No i powiedziałam tłumaczce swojej kochanej, mówię, że tak ścierpłam, jak usłyszałam to Hände hoch. To ja im powiem, ja wy popatrz na te młode kobiety, one tak samo jak ty i ja nie przeżyły wojny. A może nawet nie widziały ani jednego filmu wojennego, więc nie będą wiedziały, o co chodzi. Ale Urszulka Kaszubka powiedziała, no i już 3 dni, i na następny dzień było przy ubieraniu sukni, było stop, Marzena. A 3 dni później było Hände hoch, ja się tym już przestałam przejmować. Czy to jest tak, że no coś, że tak powiem, wiem, że hrabina Kozel zabrała cię nam z Polski i musiałaś zrezygnować z propozycji od Krzysztofa Kieślowskiego? No tak się w istocie zdarzyło, bo tam było jakieś opóźnienie i ja musiałam podjąć decyzję, czy gram, czy biorę tę rolę w niemieckim filmie. Tamten film się przesuwał, no więc ja podjęłam taką decyzję i on się o tyle przesunął, że tylko te nakładały się 2 tygodnie, że musiałam dokończyć niemiecki film i zacząć polski.
ale wtedy, jak już mówiłam, nie podjęłam tego ryzyka, bo się po prostu bałam, że nie dam rady fizycznie. Gdyby to chodziło o 3 dni, z pomocą Bożą jakoś by się udało, ale 2 tygodnie to jest strasznie długi czas. Spanie w samolocie nie wystarczy, żeby ogarnąć. Żeby odpocząć. I żeby odpocząć, to było niemożliwe. Marzena, pięknie dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Moim gościem. Dziękuję bardzo. Była cudowna kobieta, aktorka Marzena Trybała, którą możecie oglądać w teatrze Druga Strefa w spektaklu Betty and John, gdzie Marzena gra Betty Davis, a po drugiej stronie jest Halina Chrobak jako Joe Crawford. To jest historia prawdziwego konfliktu dwóch wielkich gwiazd Hollywoodu. I słuchajcie, nie czytajcie plotka, nie czytajcie tych portali plotkarskich, bo tam nic naprawdę nie ma. Ci wszyscy celebryci są wyrzuci ze wszystkiego. Musicie zobaczyć, jak wyglądał prawdziwy konflikt dwóch wielkich gwiazd Hollywoodu. Takie tam zakulisowe. Takie tam zakulisowe animozje, o co poszło, o dlaczego te panie się tak nienawidziły od momentu poznania do końca swoich dni. To sobie znajdziecie w internecie, ja tego nie powiem. I w spektaklu też nie pada odpowiedź na to pytanie, dlatego... Trochę pada. No trochę, ale nie wprost, bo spektakl nie jest o tym, dlaczego się nie lubiły, tylko jak się nie lubiły. Kiedy już otworzą ponownie teatry, będziemy wszyscy, być może w większości, zaszczepieni i skończy się ten bardzo zły dla wszystkich okres. Zapraszam serdecznie, razem z Marzeną zapraszamy na spektakl Betty and Joe. Bardzo serdecznie. Do teatru, oczywiście Druga Strefa. Marzena, jeszcze raz pięknie Ci dziękuję. Dziękuję, Sylwestrze. Kochani, Państwu serdecznie dziękuję. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, kciuk w górę, jeżeli nie, już wiecie doskonale, co robić. Powtarzam to od 31 odcinku, więc już w 32 o tym mówić nie będę. Dziękuję bardzo, że jesteście z nami. Do zobaczenia. Cześć.